Cześć, witam znowu na Krasnobrodzkiej. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda silnik z samochodu Alfa Junior 1600 GT. Wyprodukowany na początku lat 70. Wyprodukowano troszkę ponad 10 tysięcy sztuk. Więc dlatego tutaj, jak widzicie, już jest pospawany. Dlatego to wszystko trzeba ratować. Nawet klient, dostarczając nam silnik, dodał nam kawałki jeszcze z jakiegoś innego, żebyśmy może je wykorzystali podczas spawania, więc no, nie ma tych silników, trzeba po prostu ratować jak się da. Więc na razie już mamy pospawane, mamy sprawdzone, że jest płaszcz wodny i olejowy szczelny. Czekamy teraz na wały, niestety ich nie ma, też szukamy wałów na całym świecie. No i będziemy dalej to wszystko składać. Tuleje są mokre. Panewki standardowe, nowoczesne, będziemy to wszystko pasować, tak żeby było. Na razie, tak jak mówię, musimy poczekać na wał. Więc czekamy i mam nadzieję, że się doczekamy. O co chodzi z mokrą tuleją, o której powiedziałem? Bo może nie wszyscy wiedzą, mówi się, że są tuleje w silnikach mokre i suche. Mokra tuleja jest taką tuleją, którą możemy, przeważnie bardzo grubościenną, która jest montowana ręcznie w gniazdo, może tutaj będzie lepiej widać, montowana tutaj gniazdo bloku. Uszczelniana jest albo podkładką, albo o-ringiem. Są różne rozwiązania. Mogą być i o-ringi dookoła. To już jakaś jest do tego dowolność. Tuleja sucha jest to tuleja, która jest na wcisk włożona w blok. Dlaczego mokra, sucha tuleja, dlaczego się to tak nazywa? Prawdopodobnie, bo tego nie wiem, taka jest nomenklatura. Chodzi o to, że jeżeli ona, mówimy, że mokra tuleja, dookoła jej, tak jak tutaj widzicie, jest płyn chłodniczy. Dlatego prawdopodobnie mówi się o tym, że ona jest mokra, że jest wymienialna i tak dalej. Tuleja sucha jest wciśnięta w materiał rodzimy bloku i wokół niej nie ma tego płynu, więc prawdopodobnie dlatego tak wygląda. Kiedy są stosowane te tuleje mokre, kiedy suche? To tak naprawdę zależy od producenta. Ciężko jest mi powiedzieć, dlaczego w jednych silnikach jest tak, w drugich inaczej. Kiedyś na pewno było prościej wykonać tuleję mokrą, było to łatwiej naprawialne, może było troszkę bardziej wytrzymałe. Współcześnie również stosowane są oczywiście te tuleje mokre, są z innych materiałów, nie jest to zwykłe żeliwo, tylko już jakieś nowocześniejsze materiały. Czy w Ferrari, czy w Lamborghini normalnie możemy spotkać tuleje mokre, które się po prostu wymienia, jeżeli się zużyje, kupujemy nową, wkładamy w blok i powinno wszystko być dobrze.